Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam zaprosić na film, w którym pokażę, jak robię swoją przyprawę uniwersalną. Chciałam ją zrobić troszeczkę później, ale tak wiele w wielu komentarzach prosiliście mnie o to, żeby pokazać, jak robię, więc doszłam do wniosku, że uzupełnię sobie swój zapas, bo w tej chwili jeszcze mi tyle zostało tej przyprawy. Ja zawsze sobie robię właśnie taki większy pojemnik. Dlatego, że jak się codziennie gotuje, to tą, tą przyprawę uniwersalną dosyć często stosuję. Jest bardzo prosta do zrobienia i myślę, że, że każdy, kto ma blender, jest w stanie sobie zrobić taką właśnie przyprawę uniwersalną. My, znaczy, mamy takiego typu vegeta, bym tak powiedziała, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Ja Wam tutaj. Um... Przygotowane 200, około 200 gramów włoszczyzny suszonej i tutaj są różne rzeczy. Tu jest marchewka, jest korzeń pietruszki, jest pasternak, jest seler, jest por, cebula suszona. Tu są wszystkie warzywa, które po prostu znamy i które w okresie sezonu można sobie kupić w taką włoszczyznę. Można pokroić na kawałki. Ususzyć albo w specjalnych tych do suszenia, albo w piekarniku. No, szczęściarze, ci, co mają swoją działkę i mogą y, takie, taką włoszczyznę sobie y, samemu ususzyć. Jeżeli nie możecie ususzyć z różnych powodów, nie macie dostępu do tego typu włoszczyzny, to taką włoszczyznę można kupić. W tym przypadku ja specjalnie kupiłam, to jest włoszczyzna kupiona, to nie jest przeze mnie robiona. Już wam pokazuję, bo tutaj zostawiłam opakowanie. To jest tak, taka włoszczyzna suszona, i w składzie tej włoszczyzny nie ma nic, żadnych dodatków chemicznych, jest tylko sam susz tych produktów. Szybko Wam mogę powiedzieć, co tutaj jest. Jest marchew, pasternak, por, cebula, natka, pietruszki, korzeń selera, korzeń pietruszki i wszystko. I nie ma tutaj nic więcej, żadnych dodatków. Więc mamy tutaj taki susz. No i sobie wsypiemy go do termomiksa. A Wy, jeżeli, jeżeli nie macie... Termomixa, to wystarczy po prostu zwykły blender, bo tutaj chodzi o blender. Do tego ja będę robiła według przepisu i to jest do tego dodam takie trzy łyżki kurkumy, a tutaj nawet myślę, że tu będzie mielony, to ja mogę tutaj całe to opakowanie dodać tej kurkumy. Jeżeli chodzi o kurkumę, to uważajcie, bo kurkuma bardzo zabarwia. Również zabarwia naczynia. Niestety bardzo ciężko jest się pozbyć tego barwnika. I tutaj ta pokrywa na przykład, nie wiem czy widać, ale ona już jest troszeczkę przebarwiona tą kurkumą. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ale uczulam, że musicie na to uważać, bo kurkuma jest bardzo silnym barwnikiem. Także tutaj uważajmy. No i tutaj dodam dwie łyżki. To jest też około 20 gramów. No to taki czosnek, tutaj to co mam resztkę, to jest około dwóch łyżek takiego czosnku granulowanego. Możecie dodać taki czosnek, czasami jest w płatkach. Jaki macie czosnek, taki, taki dodajecie. No i dodajemy jeszcze do tego sól. Taką gruboziarnistą, ja dodaję tutaj tą sól kamienną, która jest bardzo dobra do przetworów i daję gdzieś około, tak, około no, 70-80 gramów takiego, takiej soli. No, ja dam 80 gramów. Wiadomo, że później taką y, przyprawę jak dajemy. Wtedy nie musimy używać dodatkowo soli, tylko mamy włoszczyznę razem z tą solą. I to jest, słuchajcie, wszystko. Nie ma tutaj nic więcej, jeżeli chodzi o dodatki. I teraz będziemy to blendować. Ja sobie zamknę. I teraz będzie głośno, dlatego na chwileczkę odejdę od mikrofonu. Słuchajcie, nie zdążyłam dobrze się odsunąć parę sekund, koniec już miksowania mojej przyprawy, i to jest wszystko. Więc jak widzieliście, tutaj dużego wysiłku nie ma, jeżeli chodzi o zrobienie takiej przyprawy. A polecam Wam naprawdę, żebyście sobie taką przyprawę robili sami. Jeżeli nawet nie macie dostępu do własnych, z własnego ogrodu, do własnej włoszczyzny, to możecie ją po prostu kupić. I będzie tak samo dobra. Albo kupować wtedy, kiedy włoszczyzna jest tania, i samemu suszyć. Naprawdę jest na to masę rozwiązań. I zobaczcie. Ja już mam w tej chwili zrobioną włoszczyznę. Nie włoszczyznę, tylko tą przyprawę. I tak to wszystko wygląda. Ja w tej chwili sobie wezmę. Zgarnę to jeszcze tutaj tą kopystką, żeby tu wszystko z tego, z tych brzegów zgarnąć. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, żebym ja nie, nie ogarnek, nie, nie łyżki, czy czy na przykład o tak jak sobie robię tą kopystką. Jednak trzeba uważać, że tutaj jest ten system wagowy. A ja powiem wam szczerze, nikt, nikt mi tutaj nie powiedział tego i też nie wiedziałam. No i teraz będę przesypywać po prostu moją przyprawę do pojemnika, w którym trzymam większy pojemnik. O. I będę miała znowu naprawdę na dłuższy czas taką przyprawę. I słuchajcie, taka przyprawa, jak widzicie, ona jest naprawdę bardzo prosta do zrobienia. Ale myślę, że taka przyprawa może być też fantastycznym. Już ja, ja jestem na etapie takiego różnego myślenia. Mm, o, i wszystko. E, z, e, już odkładam i zaczynam z Wami rozmawiać. O, i tyle mamy e, tej przyprawy nowej. Proszę bardzo. E, słuchajcie, i teraz tak sobie w tej chwili, jak przesypywałam, pomyślałam sobie, że. Zwróćcie uwagę, można taką przyprawę zrobić na przykład komuś na prezent. Jest to fantastyczny prezent, bo wykonaliście sami, ktoś dostaje bardzo dobrą przyprawę bez żadnych tam glutaminianów, sodów i innych dodatków, których nawet nazw nie potrafimy wymienić. Mamy po prostu włoszczyznę, mamy kurkumę, mamy czosnek i sól. Nic więcej i bardzo dobra jest ta przyprawa. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ją lubię, dużo jej używam i nadaje świetnego smaku. Oczywiście w, w późniejszym czasie zrobię wam jeszcze taką kostkę drobiową, którą używam i którą bardzo lubię, ale chcę jeszcze, żeby mi się skończyła ta, którą mam, bo tamta kostka drobiowa jest też bardzo dobra. I ona przez okres trzech miesięcy w lodówce może spokojnie stać. Dlatego poczekam, aż ta mi się skończy i zrobię na pewno film, jak robię taką kostkę drobiową. Na przykład, a później będziemy robić inne takie zapasy do spiżarni. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. No i zapraszam Was na następne moje filmy. A dzisiaj będziemy kończyć. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.